Dzień dobry, witamy wszystkich zgromadzonych, bądź też niezgromadzonych póki co. Agro Kosobudy, siemka, siemka. O, jakieś powiadomienie z YouTube'a. Ciekawe co to. Elo Macki, witam wszystkich, witam. Niby ktoś robi live. Ciekawe kto, nie? Kurde, no. Dobra, podgląd na telefon już mam. O, Mateusz, witam wszystkich, siema, witam wszystkich. Dobra, no to co, zaczynamy. A, zapomniałem sobie odpalić już farminga. Ogólnie pobrałem nową mapę piecery. Małe, tak? Tak się to nazywa? No, jakoś tak. I powiem wam, że bardzo fajna ta mapka i zrobiłem sobie z tego taki mały sezon, można powiedzieć. Nie wiem, będę grać chyba raczej tak po prostu, jak mi się będzie nudziło na oryginalnych maszynach, tylko po prostu ta mapa jest mniejsza. W sumie mogę ją pokazać wam. O, pizzery małe, o, tak się nazywa. Niby tu mam te wszystkie mody powłączane, ale jedynie co korzystam to z szybkiego biegania, z tej player kamery i tak dalej. A tak to wszystko jest, wiecie, no, oryginalne, zaraz zresztą zobaczycie. No siema, witam wszystkich, 9 osób, bardzo fajnie. Witam wszystkich. Tak wygląda ta mapka. Z góry sobie najpierw zobaczmy może na gospodarkę całą, jak wygląda. Tutaj mamy budynek mieszkalny, wiata otwarta, tam jest warsztat, no i taka wiata, którą zaraz tam zobaczycie. No i przejdźmy się kawałek, tutaj jest ten budynek, tutaj wiata otwarta, tu jest ten, można tutaj sobie taki warsztat. Tu jest taki warsztat dla traktorów i maszyn ogólnie. Tutaj mamy siewnik, widzicie, wszystko jest oryginalne. Siewnik, tutaj są wszystkie nawozy do opryskiwacza, do rozrzutnika, nasiona, no wszystko po prostu. A mojej nie potestujesz? A jaką, o jaką, Patryk, ci chodzi? O tą nową, twoją? O kurde, ty, o Jezus, co tu się stało? Kurwa, co to się stało, ty? O Jezus, o Jezus. Urwie. Poka traktora. O Jezus, o Jezus. Nie wierzę w to. Dobra, ja po prostu jak zapisywałem grę, to zapomniałem im odjechać i bramy się zamknęły. No nieważne. No nieważne. No i tutaj jest te drugie tej drzwi, tej wiaty. Tutaj jest taki kurnik zrobiony. Bardzo fajnie, pierwszy raz takie coś w ogóle spotkałem w farmingu. Tu jest do wrzucania słomy do góry, tu sobie można po drabince wejść. Nawet można sobie te drzwiczki otworzyć. I ten. A to czekaj, Patryk, weź mi. Czekaj, jak ta twoja się nazywała? Ellsworth. No w sumie faktycznie, jakby ten, to bym sobie ją pobrał. Bym się chwilę to pobrało, bo to szybko się dosyć w miarę pobiera. I bym po prostu sobie z nią zobaczył, jak w sumie wygląda, nie? Jezus, ten Ellsworth jak zwykle. Tagowany. O, jest, dobra, działa. Czekaj, stop koło V4 to nie? To wczoraj wyszło. Patryk, jak się ta twoja nazywała? Weź mi, no powiedz tutaj. Albo ty, Cilu, wiesz, jak się nazywała ta jego? Nie, co, jaskółka, nie? Albo, o, no, właśnie to jest chyba ta, tylko czekaj. On wydał ją już? O kurde. Jaskulka V1, ta nowa, niewydana. Aha, no to ty, no to ja jak mam ją? Lokazika, ale wbiję do ciebie krzyw. O, no, widzisz, dzięki. To Patryk, weźmy ją jakoś, prześlij na Facebooka czy coś. I ten, i sobie ją sprawdzimy faktycznie. No, o, widzicie, tu mamy dmuchawę do słomy. Bardzo fajna, nawet animacja, widzicie, jest. Trzeba jakoś tak wyjść, dobra. Nie patrzcie na tego traktora, nie? I co? A, tutaj mamy krowy. Żeby kupić krowy, to trzeba było, czekajcie, gdzieś tutaj był ten. A, to trzeba było tu, o, właśnie tutaj być. Jakby ktoś nie wiedział, to w tym miejscu można kupić te krowy. Tutaj mamy bramę wyjazdową i tutaj mamy, nie wiem, chyba drugą gospodarkę. Troszeczkę uboższa jest niż tamta. No ale też jest dosyć fajna, przyjazna, takie wiaty jakieś tutaj są. Miejsca trochę jest. Telefon! Dobra, już. To są te świnie wszystkie. No dobra, to im Patryk ją wyśle, a ja ją pobiorę i...
i ten. Tutaj jest też wiata taka, raczej wiata, co ja mówię, tutaj już są na świnie, tu jest typowo pod świnie, o widzicie zresztą, i tutaj możecie sobie te świnie trzymać i tak dalej, hodować. No tu wiadomo, rampa do gnojówki, żeby można było fajnie wysypywać, tu jest cały ten wybieg dla tych świń, w sumie bardzo fajne, to bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy tartak. Nie wiem, czy to naprawdę wszystko to działa, ale wydaje mi się, że powinno działać, no skoro takie coś jest i tak dalej, to powinno działać, bo ja naprawdę tylko w sumie co to kupiłem, kupiłem tylko, no, jak się nazywa, kupiłem kilka tych maszyn, co mnie było po prostu na nie stać i tak dalej, no i tak to wygląda, nie, muszę sobie potem po prostu jeszcze pieniądze dopisać i tam resztę potrzebnych maszyn na start dokupywać. No tak wyglądają pola, niby są podobne, ale jakieś tam ukształtowanie tego terenu w końcu jest. Tutaj mamy las prawdopodobnie, który można wycinać. O, widzicie, nie są No, a tam. duszek. Duszek jest? No, nie. No bo teraz akurat przyłączyłem się, bo. Ej, a widzieliście, co na grupie wysłałem? nie wiem. O, duszek, siema, no, siema, siema, cześć. Elo, Tak, kiedy gościu na jako. telefonie, to sprawdź sobie. Okej. Hello, gościa, żniwo Mikio. Żniwo Mikio to już się dawno skończyły, tydzień temu, jak nie dalej. Tutaj mamy studnię głębinową, w którą możemy wodę napełniać. Beczkę jest ten. Tylko proszę linka na live nie pokazywać. To czekaj, ja zrobię przejście po prostu. Jak mi wysłałeś. Ty, no bo jeszcze ktoś linka przepisze. Tylko kurde, oby to zadziałało tak, jak ja chcę, żeby to zadziałało. Idę jeszcze raz do warsztatu i popatrz. Idź jeszcze raz do warsztatu i popatrz na obrazki. O Jezus. Czekajcie. Zobaczymy. A, dobra, jest. Ej, no jeszcze mi nie wysłałeś. Na grupie. Ale, no dobra, to Piotrek. Ale myślałem, że ten Patryk mi już wysłał. A, dobra. O Jezus. O Jezus. No i po zawodach już. Dobra. To patrzymy na tutaj. Dobra, jeszcze mam iść raz do garażu, tak? Ogólnie wszystkie pola trzeba sobie kupić, czyli też muszę dodać pieniądze tak, żeby pokupować te pola. Tutaj mamy sklep, bardzo fajny, dużo miejsca tutaj jest. Tutaj mamy nawet kanał, widzicie? Obok zaraz jest, za płotem w sumie skup jakiś. Pewnie tutaj można dużo rzeczy potem. A tutaj możemy sobie swoją słomę sprzedać, czy to w kostce, czy to w balotach. No, siemanko, witam ludzie, witam bardzo serdecznie. Kurde, ja mam na telefonie straszne opóźnienie, ty. Bo jak jestem na internecie, to normalnie to widać, ale na telefonie to tak średnio. Dobra, jeszcze sobie tutaj, bo mi cały czas ktoś kurde dupę zawraca, wtedy kiedy nie trzeba. Jak mam czas i piszę do kogoś, to. Ale beka trochę. No. Już jest sprzedany, no. A jak ktoś tu pisał, że oglądał Kazika i przyszedł do mnie na live'a, dziękuję bardzo za to. Dobrze ktoś zrobił, no. A, No dobrze. jeszcze raz do warsztatu miałem iść. No dobra, no to idę jeszcze raz do warsztatu, no. Chcieliście warsztat, to macie. O Jezus. Nie, no bardzo ogólnie bardzo fajne. Mówię, widzicie, kupiłem sobie takie. Tutaj jest jakiś Hurliman. To jest chyba od początku LS-a. Ten traktor. Co tu jeszcze mogę? Patryk Moc chce ze mną nawiązać. O, to tutaj miałem. No dobrze, Patryk, podesłałeś, dobra. To już chwila, tylko zrobimy sobie znowu, żebyście nie widzieli, bo. Potem będzie na mnie. I już zaraz, już pobieram mapę i. I tutaj będziemy działać. No, Patryk, podsyłaj. To on ci podsyła tą jaskółkę? Tak, V1. A ogólnie wczoraj na live mówił, że czy chcemy na tą wieżę, albo obrowniki, żeby dodały te zwierzęta takie co biegają, wiesz, psy, koty na gospodarce. Wiesz, niby, tylko by się podmieniło mapę, a wszystko safe by zostało tak jak jest. Tylko czy chcemy, bo tak to mój dla siebie to mu się nie chce przerabiać, tylko jakby chcemy to może przerobić. No bo on coś pytał się mnie wczoraj, czy rozmawiaj ze mną.
No, Dobra. jak no, wczoraj nic nie pisałem. No, mapę już mam, za 5 minut będzie gotowa, także w ciągu tych 5 minut jeszcze coś tutaj sobie popatrzymy. No to co tutaj, Kvernelanda, talerzówka, oryginalna przyczepa 8,5-tonowa, 4-skibowa obrotowa skuna pług. Do tego New Holland, on ma 125 koni, także spokojnie to pociągnie. Z Kvernelanda też tutaj siewnik, z Kvernelanda, tak, z Kvernelanda. O, tutaj ten major, który już się nie trzęsie. Kurde, ja zmieniłem obraz. A dupa, nie zmieniłem obrazu, a. O Jezus Maria, o nie, o nie. Klaudia, no proszę, jakie rolniczki na ścianach w tym warsztacie. No tak, no. Rolniczki fest. No. Kurde. Jezus, jak ja nie lubię, jak przeszkadzają mi wtedy, kiedy nie mogą, no. Za co można moda dostać? Tak tylko pytam. No jakbym kogoś znał ogólnie, to wtedy, nie? no proszę, jakie rolniczki, no. Dobra, tu jakieś pomidorki rosną. Ile tam tej mapy jeszcze? O Jezus, czemu ja to się tak klikam? Wyłączę to najlepiej. Dobra. A 10 minut, bo cały czas się coś. No i tak to wygląda ta mapa. Bardzo. Bardzo fajna. Niektóre pola widzicie jeszcze do uprawy, niektóre już można kosić, niektóre jeszcze gdzieś tam rosną. Tak jak tutaj na przykład. No nawet to jakoś tutaj wygląda, także. Także na spokojnie wszystko tu fajne jest. Klaudia przyszła, cześć Klaudia. No, tutaj jakieś budynki opuszczone, jakieś wioski, raczej wioski, budynki opuszczone, domy po prostu. Tutaj też jakieś domki. Tutaj nawet można wejść. O, a, bo tu jest ta druga gospodarka. No, cześć Nikola. Ale fajny myk, nie jasku, jakulka. Tylko jaskulka się zwie, ludzie się mylą. A no widzisz, mylą się no. Nie wiem, zrobię sobie tak, że po prostu tam będę mieć część sprzętu, tutaj drugą część sprzętu i no żeby też te świnie też mieć u siebie, nie? Ale nie, zobaczymy, jak będziecie chcieli, to będziemy to mogli robić na live'ie, jeśli nie, no to to nie będziemy tego robić na live'ie. Dobra, jak tutaj zostało z tym pobieraniem 4 minuty, no to jeszcze troszeczkę musicie poczekać. Ja sobie tylko tu zobaczę, ile ludzi jest. 13 oglądających, bardzo ładnie. Witam wszystkich. O, Silu, siemanko. Siema, Silu, siema. Co by wam tu jeszcze. A, tu jest skup tych. Możecie sobie sprzedać jajka. To wiadomo, chyba. Siema, co to za mapa? To jest mapa. Kurde. Pizzery małe V1 to jest wersja beta, czyli pewnie wyjdzie jeszcze jakaś poprawka. Chociaż w sumie tak po początkach to nie widzę, żeby były jakieś problemy z tą mapą. Nic się z nią nie crashuje, nie ma żadnych problemów. No i w dodatku bardzo fajna jest. A i tutaj mamy do na ten silos, na raczej silos. No na kisionkę ogólnie, nie? A właśnie, gdzie się wysypuje? A tu się pewnie wysypuje. Widzicie, też dmuchawa z plandeki. A żeby potem sobie sypać, to tutaj jest rura, która wychodzi z budynku, nie? Ja, tylko mówię, ona nie jest jak Bobrowniki. Myślałem, że śpią wszyscy, a tu proszę live. No widzisz. No widzisz. Witaj, to Jaćki. Cześć, Waskiller. Siemka, siemka. No i tak to tu wygląda, no tak wygląda bardzo, no mi się podoba w sumie, jakbym miał sobie na niej zagrać, to mówię, będę na niej grać, bo no naprawdę bardzo fajna, przyjazna, tylko muszę sobie jeszcze podokończyć tam wszystkie rzeczy, nie? Dobra, ile ta mapa? Jeszcze minutę zostało. O, to ta mapa naprawdę będzie mała, bo jak ona 274 mega tylko to. O, no ja też gdzieś tak po 12, 12:30 maksymalnie będę kończyć live'a, bo tu musimy z Chillem nagrać odcinek.
Właśnie z Bobrowników, Patryk, także wiesz. A dzisiaj o 14 kolejny już trzeci odcinek z Bobrowników, także jeśli ktoś chce, to zapraszam o 14 do mnie na kanał, do Chile na kanał, tam będziecie mieli nasze kolejne wypociny na naszej nowej serii. Jak każdy chyba. No nie, no ja mam obiad o 14, a nie o 12. Zauważyłem taką różnicę, że właśnie na wsi często się właśnie 12 tam przed pierwszą. A u nas właśnie, przynajmniej tu u mnie w mieście, to tak 14, 15. Także. Dobra, skończyło się. 25 sekund. Dobra, to ja sobie tutaj już zamknę to. Przerwij grę, tak. Nie będę zapisywać, bo nie ma po co. Bo. A, dobra. Bo no nic nie zrobiłem na niej nowego, także nie ma sensu. Dobra, ja sobie teraz wezmę. Tak. A, tu mi się jeszcze pobiera. A, no widzisz, no musi sobie poprawić. Ile ludzi jest? 11. No to ładnie nawet. Nawet mi się to podoba. No, 16-17 obiad. No, ludzie często mają o różnych porach obiady. Bo na przykład u mnie w ciągu tygodnia też, jeśli ja wracam ze szkoły o 3, rodzice tam po 3 z roboty, no to też około 16 dopiero dzisiaj mnie. A no widzisz, Silu, no. Staramy się jak możemy. Dobra, mapka pobrana. Czekaj, ja może zmienię nazwę. Fajna tapeta. No wiadomo, testujemy. Jaskulkę. Aha, bo. Czekajcie, bo jest za dużo. Jaskulkę V1 by Patrick. Czekaj, bo. Ja Patrick nigdy nie pamiętam, jak się dokładnie pisze twoją. Dobra. To też możemy usunąć, żeby nie było tak nawalone tego wszystkiego. Dobra, może być, nie? Chyba. No. Dobra, wszystkie zmiany zostały zapisane. Dobra, to możemy usunąć tutaj też. Tu wrzuciliśmy, a niech to są te mody, które są. Dobra, Farming Simulator. Nie wiem, czy mogę, ale mapa na 500 subów. No nie ma problemu. Nie wiem, czy mi się da, ale MF ma lepsze wyposażenie od tej Renault. A nie wiem, ja już powiem ci, że siedziałem w nimi. I za bardzo tam. Ogólnie jak chcecie, to możemy potem pooglądać zdjęcia z właśnie żnifu Mikiego, jak tą mapkę sobie obejrzymy. Bo tam kilkanaście zdjęć jakiś tam zrobiłem. Kariera. Piątka normalny. Dobra, jest jaskulka. Otwieramy. Kontynuuj. Wszystkie mody damy. O Jezus, wszystkie mody damy po prostu i. O Jezus, ja nie znam się na tych traktorach, także wy mi nie mówcie. Ja wiem, jak wygląda ten farm truck. Nawet nie wiem, jak ten fen wygląda, nie? Także naprawdę, dobra, wy mi lepiej powiedzcie, co byście chcieli, żebym pierwsze przetestował na tej mapie. Na pewno najpierw zobaczymy sobie budynki, jak w miarę wyglądają. Jak ja to wszystko widzę. A potem możemy po prostu wziąć, nie wiem, chcecie, żeby zobaczyć, jak wygląda gleba po orce, po siewie, nie wiem, po żniwach, jak wygląda ściernisko. No nie wiem, piszcie, co tam chcecie pooglądać. No taki dzisiaj chyba będzie live mniej z grania, bardziej tutaj właśnie z coś robienia i tak dalej. Coś długo się wczytuje nam. A, dobra, już jest. Budynki modelowane, no dobrze. A Mikiel gdzie wziął? Mikiel pojechał na Mazury na wakacje, należą mu się za żniwa. Dawaj teraz budynki. No budynki zaraz zobaczymy na początku, tak jak mówię, budynki na początku. A potem zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zrobimy to, przejrzymy sobie całą mapę, zobaczymy, co tam będziecie chcieli pooglądać. No i te zdjęcia możemy tam potem pooglądać.
No chyba, że poczekamy trochę na widzów, może ktoś przyjdzie jeszcze i możemy najpierw zdjęcia. No zdjęcie jest może ze 20, chociaż staram się bardzo ładne jakieś tam ujęcie uchwycić. Kurde, długo coś się wczytuje ta mapa, ty. Ona ważnie co 300 mega, a się wczytuje dłużej niż Bobrowniki i ten. I tamta wcześniejsza co była. Ale jeżeli jest dopracowana, no to myślę, że się nic nie dzieje w takim razie. Na kos. Krzychu, młody się gryzą, który jest co dodałeś do gry z mapą. No zobaczymy zaraz. Jak nie, to po prostu zostawię tylko szybkie bieganie i tak dalej, nie? Dobra. Wezmę, usunę to. To co, zdjęcia może byśmy pooglądali. Czekajcie, gdzie ja mam też. Czekajcie, muszę wam dać inną tapetę. Bo nie możecie tam niektórych rzeczy oglądać. Żniwa. Omiki, dobra, Ctrl-C. Dam sobie na pulpit. Dobra. Lubelszczyzna bardzo. No, Lubelszczyzna bardzo fajna mapka. Dobra. Pooglądajmy sobie. No ja te mody potem po prostu wezmę i powyłączam wszystkie, zostaje tam player, kamerę i tak dalej, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, macie pierwsze zdjęcie. To już potem kogo Renault? Renault od Hubiego. Renówka 110,54, ponad 100 konia. Przyczepa, czekajcie, ile ona tam 8 ton chyba miała? Jakoś tak, nie? No wiadomo, masę i z przyczepą z tą stałą. No i New Holland tam Miki nagrywa sobie, kamerował sobie. Ta, to jest Hubiego. To takie, wiecie, ja się tam tak. Sobie tak zrobiłem zdjęcia, takie wiecie. Dziwne. Nie, no tu jest tam z pola sprzed Mikiego domu praktycznie. Tam właśnie mieszka Hubi. No i tutaj jakiś tam zachód słońca. Coś tam próbowałem stworzyć. Tu jak zaczęliśmy, bo Miki ogólnie kupił sobie ten nowy agregat. Zapięliśmy takie nowe łapy do tego. No i chcieliśmy po prostu wypróbować, jak to będzie szło, ale było za sucho. No i niestety, no niezbyt to wychodziło, bo nie chciało za bardzo w ziemię wchodzić te końcówki, nie? No Miki coś tam ustawiał chyba wtedy, a tam są najszybsze motowidła na świecie. Ja powiem wam, że ja nie jestem rolnikiem, ale jak widziałem jak jak szybko napierdzielają te motowidła, to nawet ja bym wiedział, że to tak ma nie być. Silo, czy ciężko było z sypaniem? Nie, no nie było ciężko, ona nie jest jakaś. Jest ciutkę wyższa, ale no może trochę zdjęcie jest tak z dołu zrobione, ale powiem ci, że tak na styk przechodziła ta rura, nie? Dobra, to jest podobne. Tutaj jak tam gdzieś jedziemy na jakąś tą, na jakieś pole jedziemy, chyba w pierwszy dzień to było. Także tutaj sypanie z któregoś pola, ale nie, co tu było, chyba pszenica, bo Łubin to był wcześniej. Tu jak byliśmy na polu, sąsiad poprosił nas, żebyśmy po prostu wzięli, odebrali zboże. No, trochę się zapychał tą słomą, ale nie aż tak dużo, nie? Znaczy, to było ogólnie po łubinie, nie? Więc po łubinie żeśmy rozczepywali tym pająkiem tą słomę, żeby właśnie jak najmniej tej słomy było w jednym miejscu. Więc w miarę jakoś to wychodziło, nie? A tutaj jest te pole, o którym właśnie zacząłem mówić, że sąsiad poprosił, żebyśmy przyjechali i odebrali po prostu od niego zboże, bo on tam nie mógł. No, tutaj jest takie ładne przy zachodzie właśnie oczekiwanie na ten kombajn. Tutaj z drugiej strony. No, tutaj takie bardziej artystyczne. Czekajcie, bo mnie denerwuje to, że te paski się u góry pokazują. A tu gdzieś tak 11 w nocy, 10 może. Przy łubinie, jak sypaliśmy łubin.
No, tutaj wieczorowe jakieś znowu akcje też gdzieś około północy, bo to tak pierwsza, druga w nocy kończyliśmy pracę. Także tutaj też sypanie. No tamto to był bizon na taśku te. No a tu już na drugi dzień pszenicę kosiliśmy. Tam Miki z tatą patrzą jak tam mniej więcej wyglądało to wszystko. Przysiarty artysta, no wiadomo. No tutaj też jak już. A tutaj z rozczepywania pokosów właśnie po tym łubinie, nie? Tutaj na tym polu był cały łubin. Tam ponad hektar chyba tego pola tu było, czy około hektar. I rozczepywaliśmy. Wtedy tutaj z tego pola była ta moja nagrywka, nie? Chłopaki, jesteście pierwszymi ludźmi, którym zaufałem. No Jezu, no jak my jesteśmy nauczeni od drivera, jak on mówi, że ma nikomu nie dać, to nikomu nie dajemy zresztą. Ja nie robię żadnych modpaków ani nic. A, cześć Domika, siemka. No tutaj ładny Masej. Właśnie na tym samym polu. No na tym polu nagrywałem wtedy te rozczepywanie pokosów, nie? Na te, jedno z dwóch, bo jeszcze na drugim takim rozgarnialiśmy. No a tutaj Miki w 60. To też był niecodzienny widok. Ludzie pytali pod odcinkiem, czemu mamy tą spycharkę zamontowaną, bo Miki nie używa na co dzień, tylko po prostu bierze, jak jest zima, to do odśnieżania, nie? Wszystko robi MF-em, a tu po prostu musieliśmy pod drugą przyczepę podpiąć ciągnik, nie? No, tu kolejny wieczór spędzony razem na polu, jakkolwiek to brzmi. No, tak to mniej więcej wyglądało, no, o. Tutaj też ładnie się prezentuje wszystko. O, tutaj takie oczekiwanie, takie wyjebane, nie? Ostatnie pole z pszenicą to było, pamiętam, w ostatni dzień. Tutaj wieczorem jeszcze owies chcieliśmy. Nie, żyto hybrydowe tu szło. No, tutaj wysypywanie. A ty jakim się ogólnie wozisz, bo tam chyba twoje stoi obok. Nie, to nie było moje, czekaj, obok 60-tki. To było. Nie, to Mercedes, to nie mój, to dwójka od Mikiego. A tutaj jedno z pierwszych stópki. Tutaj jedno z pierwszych takich, co ja byłem. Tutaj od Mikiego jest ujęcie bardzo ładne. No. Tutaj renówka od Hubiego dalej. No tu jest jedno z tych dwóch zdjęć. No i tu jest to fajne, to co mam na tapecie i na fanpage'u, raczej na tym na YouTubie ustawione, nie? No i to tyle zdjęć. Możemy przejść teraz do tej mapy. Co mi się tu jakieś reklamy włączają? 12 ludzi, dobra, no możemy tą mapę obejrzeć w końcu. Wejdę jeszcze raz, tylko po prostu powłączam wszystkie mody. Ja to albo Chevrolet Aveo, albo Toyota Yaris, zależy, która jest w domu akurat. Kariera, czwórka, normalny. Tu jest jaskółka. Kontynuuj, odznacz wszystko i teraz sobie zakreślimy speed player, HUD header, player kamera i chyba tyle, nie? A to też możemy dodać, dobra. Dobra, o, w sumie miałeś rację, Patryk, widzisz? Czyli coś się gdzieś musi gryźć. Dobra, teraz tak, ja zawsze patrzę, czy podgląd mapy jest adekwatny do tego, co jest naprawdę. I w sumie to nie wiem. Chyba nie bardzo. Dobra, nieważne. Przejdźmy sobie tutaj. No, jeden tylko, a wiesz jak. No ale to wiesz jak różnie to bywa, nie? Dobra, przejdźmy sobie budynki. Budynki ładnie się otwierają. Widzę, że tu jest jakaś wiata, tak? Z tego co mam tak rozumieć. Tu fajna wiata taka podwórkowa. O, to jest fajne, ty. To mi się podoba ta wiata, super jest. Fajna ta tekstura takich pustaków chyba, tak? Na taką zasadę miałeś to zrobić. Tu mnie barszcz czerwony z uszkami. To jest beta. No wiem, że to jest beta. Wiem, przecież. Śmieję się tylko. Po prostu ja zawsze patrzę na podgląd mapy, bo tak wygodniej, nie? Dobra, ja sobie ten podgląd wyłączę, o. Dobra, wejdźmy tu do środka. No, bardzo duża. Można tutaj coś sobie postawić większego, coś wstawić zawsze.
Zobaczmy, co tutaj jest z tyłu. A, wyjście do krów, czyli... Czekaj, jak to tutaj jest? Nieogrodzone są krowy jeszcze? Serio? No to nieźle. Tu widzę jakieś rusztowanko. Tu domek mieszkalny, tak. Tu też rusztowanko. Tu się otwierają drzwi. Elo. Dawaj, Chillu, na ten, na live'a jest. Jaskulkę testujemy. W sensie, wiesz, oglądam póki co. A ja ją wziąłem. U A, tego, u Patryka tu się miałem. wal. O, No okej. tutaj, co tu można kupić? A, krowy, tu krowy tutaj. O kurde, ty. A ty kurde. Gdzie jest swój kanał? Halo. Faktycznie, krowy. Lord Crushfield. Nie, krzyż. Dobra, tutaj mamy silo do wysypywania. Kup krowy koło obory. Aha, czyli czekaj. Jak się zrymowało? Kupka Aha, dobra. Czyli tutaj one po prostu mają nie być. Czyli krowy tutaj są, tak? Dobra, to kupimy jedną. Tak. Idzie ona jest tu? Halo. O Jezus, pies. Ty, jaki fajny pies, ej. no właśnie o tym mówisz, żeby dodać na poprawniki. Jaki fajny pies, ty. Cześć. Będziesz Amstaff od dzisiaj. O, tu jest krowa. O, ty kuwa. Pa, jaka wielka. Jakie bydle wielkie. Siema, Bartek, siema. O, Silu, I... siema. No, Silu też jest właśnie. Silu mi tu mówi, że... O, tutaj macie na kisionkę. Właśnie. Silva ma Silos. wigilię dzisiaj, bo barszczek ma No, zrobiony. ale Silu mi mówi, że ten, że jesteśmy jedynymi osobami, których ogląda odcinki od początku do końca, ty. O kurde. Ale fajny ten pies był. I te koty takie. No. W sumie może to dodać na poprawniki. No, w sumie fajne to. O Jezus, ty, zamiałczał. A ty kuwa. A ty pa A ty jaki, kurwa. pa jaki kot fajny, ty. czekaj, bo mi się nie, czy mi się czata, czy to, czy co. O, nagle ludzi przybyło, ty, zobacz. Czyli co, tutaj jest wiata cała na maszyny, tak? Ta wiata jest na maszyny, tak? Mam rozumieć, tu jest bin, tu są krowy. Ty, tu jest jeszcze pierwsze piętro. O kurde. O kurde, pa, tutaj też jest kot. No nie wierzę. Elo, szychu. Siema, agromłodzi.pl. Siema, siema. Dobra, tu jest ta... O, co się stało? Tu jest ta nasza krowa. Dobra, przejdźmy sobie... Fajna droga właśnie z takich... O, kot ucieka. O, ty spierdala, ty. Boi się. Co tutaj jest? Ławeczka. Co tutaj też? O, pa, ludzik se jakiś... To jest mój koteł. Ty, no fajnie, fajnie. U mnie jest też kura. U mnie dzisiaj kurczak. Sprzedam. Ty, jakie fajne, ty. A to kurczę na drugie będzie. Gościu, dobrze, jeśli takie coś zrobi, bo zawsze są te głupie takie ikonki, nie? Co to za mapa? Jest to Jura. Kurde, wróć. Jaskółka. Jaskółka V1, to jest wersja beta, jeszcze nie wydana. Testujemy ją przedpremierowo, że tak powiem. O, jakiś typ tam chodzi. No wiem, właśnie typek jaki się tam chodzi. No fajne tu zboża, fajne teksturki, ładne. Ukształtowanie terenu jakieś tutaj widzę, że jest, póki co, bo jeszcze po całej mapie nie przeszedłem oczywiście. Pola, misje. Fajnie to wygląda. Tu, super. Nie wiem, co tutaj jeszcze byśmy mogli. Tu łąki, fajna łąka. Wszystkie pola można kupić, tak? Czyli trzeba najpierw sobie pokupować pola. Tu fajnie. Duża ta łąka strasznie. Tu też fajne ukształtowanie terenu, zajebiście. O, tu też góreczka. Tylko co te krowy tu robią, Patyk? Weź mi to wytłumacz. Nieogrodzone, ty. Uciekną jeszcze krowy, człowiek. O Jezus, auto i się zatrzymało w dodatku, ty. Tutaj ludzie. Tutaj też jakaś stara ta. Cześć. A to sobie Niebieskie idę oczy. chyba kolęd posłać. O Jezus. Silu mi zrobił to, przypomniał, że o Boże Narodzenie jest sobie kolęd posłał. O, tu jakiś starszy dziadek. O Jezus, jak nie mi... Ty, jaki fajny! Jak nie miota, ty! Zobacz go! Patrz, jaki arty! Jezus Maria, ty! O Jezus, ty! Jaki typ! Ole, no prany jak szpadel, ty! Kurwa, niedziela jest, człowieku, a ty idziesz najebany. Pa, wydupi w Niech dzieła! pomoże. Pa, e, hopie, stój!
O Jezus, jeszcze coś do niego do te. Dobra, idziemy dalej. O Jezus, auto. Tu jakiś. O, fajny skup. Tu widzę, że też słoma i ten. I te baloty. Tutaj skup jakiś, tak? Tam można sobie do góry pewnie wejść. Tutaj kolejne pola. Zróżnicowanie terenu jako takie jest. No, fajnie, fajnie. Gęsto posiane te. Gęsto posiane. A, czyli po prostu dochodzisz do pewnego momentu i się nie da. Stacha pioka nie mogę zabraknąć. Bo ziemniaki ci pokniecie. No, chyba ta. Dobra, tu jest jakaś droga. O, tu jest fajne pole. Tu. Tu też łąka dosyć. O, tu się komuś domek spalił. Ja ciebie proszę, ty. No, nieładnie, nieźle, nieźle. Dobra, przejdźmy sobie. Dobra. Na tą stronę, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. Tu jest fajnie. O, tu błoto. Uuu, jakie tu mokradła. Uuu, panie. Uuu, panie. To trzeba na pewno hol będzie zamontować. Tu też jakieś pola fajne. Podoba mi się strasznie ta teksturka tego zboża. O, a na Bobrownika chyba też jaka jest. No, chyba też. No, jak Patryk robił taką samą, no to stacha dom. Stacha dom i Stachu spalił, i teraz opija spalony dom, ta? O, ciekawe, czy na ambonę można sobie wejść. Można sobie wejść? Halo? Ej, no. Zacina. Nie zacina się. Dobra. Tu do góry. Coś się zacina. A może, no kurde, też nie mam internetu, nie wiadomo jakiego, więc. O, tu fajne pole, takie zawijasek, tu jakiś staw. Można z tego stawu ten? Ptoków na niebie, bo lotają. Ptaki na niebie latają? O kurwa. O, loto, ty! Faktycznie, leci, kaczka. A nie, to mewa. Dobra, powiedz mi, czy z tego stawu można wodę brać do beczkowozów czy coś. No w sumie spoko opcja by była. Tu pewnie sklep. Tak, tu jest Jaki sklep. jest miesiąc? Sierpień, tak? O. No. Za 4 miesiące pięta. No. O, tu też jakiś skup. Uuu, nawet waga jest. Ty, działa ta waga? No, jak ja stoję, to nie działa. Patryk, tak. Stachu wyjebę jak kaczkę w studzienkę. O Jezus. Ja tam idę zaraz po Stacha. Ja idę go tam, nie wiem. No może mu trzeba pomóc coś czy coś ten. Bocie. Stachu to był chyba na tej samej imprezie co Kaczy wczoraj. Jaro. No. I Kaczy jeszcze nie wstał, także wiecie. A tutaj co jest posiane? Ty, co to jest? Żebym się normalnie. Czekaj. Soja, a, no bo w sumie soi jeszcze nie widziałem w Farmingu 17, jak wygląda, jeśli jest jeszcze niedojrzała. No to już przynajmniej się dowiedziałem. Dobra, popatrzmy sobie na mapkę z góry. Jak to ładnie wygląda w miarę. No, takie pola, duże, nie, jedne są duże, drugie są jakieś takie średnie, jakieś mniejsze się tam na przykład znajdą. No, Takie 9 na 10, bo. fajnie to wygląda. O, tutaj jest nasza gospodarka cała. Tylko powiem ci, że nie wiem, czy. Nie, no w sumie chyba taka wiata starczy na maszyny, no. Nie, no powinno starczyć, jeszcze wiadomo, nie trzeba wszystkich maszyn chować. Każdy lajk to 100 zł na dom. No, zmień to cel donacji. Na dom dla Stacha. Na dom na Stacha. No. Mówię, że ten. Że raczej się tu powinno zmieścić, a nie wszystko trzeba mieć zawsze w tym, nie? W stodole można niektóre rzeczy raczej w wiacie, można wszystko, niektóre rzeczy chować na tym, nie? Jakub Dudlik, dzięki za suba. Dobra, mówię, że noc mam zrobić, tak? No dobra, to zaraz przesuniemy do nocy, tylko sobie zobaczę, ile ludzi ogląda. Dobra, 14 ludzi, fajnie sobie. Stachu, poznaj po zapachu. Dobra, noc mówisz, tak? No dobra, to dajemy do nocy. O kurde. No zobacz. I działają światełka. A tu już zapomniałeś, albo miałeś nie dawać po prostu. Tutaj światełka. O, tu fajne światełko. Tutaj też. No super, fajnie. Zajebiście ty. Kurwa, człowieku. Powiem ci, że chyba nie ma co tutaj poprawiać, chyba że są jakieś bugi czy coś. Bo wiesz, no nie jestem w stanie teraz tego wszystkiego sprawdzić.
Tu latarnie ładnie świecą, tutaj też. Ale jeszcze chodzi mi o to, że podgląd mapy na pewno musi zrobić, bo to naprawdę pomaga. Ja zawsze jak wchodzę do mapy i jest fajna, to patrzę, czy jest podgląd mapy, bo mimo wszystko to się zawsze przydaje. Tutaj na skupach też widzimy, że jest. No fajnie, fajnie. O, Stachu, a ty dalej nawalony. Jezus, człowieku. Człowieku. Blackjack, dzięki za suba. Nie ugów, tylko nie ugów bugów. Co? Jezus, ten to się zatacza. A tu już sklep ci dawno, Stachu, zamknęli, a ty dalej nawalony. Zapas sobie zrobię. Pa, jak zawinął ładnie, ty. Teraz iść do ogródka. No okej. Gdzie jest ogródek? Ja ciebie proszę. Gdzie jest ogródek? Halo, halo. Siema, Minecraft. Ty, bo ja się... O, kot mi tu zamiatał. O, kurwa, krowa śpi, ty. Albo zdechła. Nie, śpi. Albo odpoczyła, bo ma otwarte oczy. Rusza się, to jeszcze ten. Jakiś Stachu to kaczy. Jezus. Ty, gdzie jest ogródek, ty? Bo ja nie umiem go zlokalizować. Pewnie już przeszłem obok niego ze 3 razy, ale... Czekaj, z góry sobie dam. No, za domkiem na gospo. Tu? A nie, tu, o tym mówisz, tak? Kapusta. O to ci chodzi, ta? A, tu, o logo. O kurde, a no widzisz, zobacz, patrz. Nawet się podpisał, jebaniutki ty. Teraz się jak Slenderman, nie? Chodzę z latarką i wiesz, jak patrzę po wszystkim. No to niezłe to. Kurde, no mapa fana. Nie wiem, co byśmy mogli sobie na niej... czekajcie, ja sobie wyłączę usychanie, bo... Mam nadzieję, że jeszcze nie pousychało wszystko. Rodzaje, wzrost, uschnięte coś jest? No, coś tam jest, ale jest ok. Dobra, przesunię się do rana. O kurde, ty, nie wiedziałem, że jakieś maszyny tu są. Ja, Jeszcze. może bym sobie taką wziął mapę na live. A no Też to sobie już wziąłem się mapę na live musisz. teraz. To już się musisz pytać tutaj o ciebie, proszę. Na którym skupie mówisz? Bo gdzieś tutaj jeszcze na skupie podobno. Oj, się zaplątałem. Nie znasz Stacha? Jakiego co wisiałem mu ja? O Jezus. No to już kiedyś gdzieś słyszałem. Halo, gdzie jest? Tu był skup drugi, nie? Tu? Nie, przestań czytać ten tekst i bierz się do pracy. No nieźle ty. O, tam jest. O, no widzisz. Nie no, musimy z takiej perspektywy. No nieźle. Patryk na skupie jakiś ciągnik może z przyczepą. Model. Dobra. Nie wiem, to co byście chcieli, żebym tutaj sprawdził? Nie wiem, kurde, coś kopać chcecie, czy co? No, kopa pan chcesz smacznego. Na razie, cześć. Nieupoważniony jestem, zbroniony, okej. Okay. Nie wiem, co byśmy mogli tutaj w sumie zacząć robić. Może kupmy sobie kombajn po prostu. I skośmy któreś pole. Zobaczmy, czy to wszystko. Tylko ja sobie muszę oczywiście pieniądze dodać. Dobra. Kupmy sobie kombajn. Najmniejszy kombajn. Czekajcie, ten powiedzmy, ten Sampo co jest. Do tego header. Dobra. O Jezus. Nie wiem, Patryk, czy da się to zrobić, ale żeby te rzeczy się tak blisko tutaj nie respiły, że tak powiem. Bo widzisz, jak to potem wygląda, nie? Dobra, do naszej tam w lewo farmy, nie? Dobra. Właśnie, a gdzie się tam wysypywało, kurde, te zboże? Muszę sobie potem zobaczyć. Ktoś tam za oknem drze mordę.
Tak, no o, to by było super, bo naprawdę to wiesz, jak widziałeś zresztą, jak musiałem podjeżdżać. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa, niechaj ludzie widzą. Nie, żartowałem. Dobra, otworzymy, rozłożymy kombajn i przejdziemy sobie, o Jezu, skóry. O, właśnie, a tu się sypie, dobra, dobina w sumie. W sumie racja, no. Dobra, zobaczmy jak wygląda. Aha, wróć. Zapomniałem, że trzeba. Będzie mnie stać? Aha. Dobra. To ja mam inny pomysł. tak, to jest plan. Zapomniałem, że najpierw trzeba kupić tutaj pola. Jakiś piefak, no widzisz. Nie, sieczkę. O, no, ładnie wygląda. No. Co? Co się cieli, śmiejesz? Nieważne. O, dzięki dzięki mafia, ciężkowo, tak, dzięki. Jak to rajd chyba, no właśnie widzę, że to rajd chyba. Kur. Może jakiś kombajn inny. No silu, właśnie sobie zapomniałem, że teraz trzeba ten. To czekajcie, skosimy sobie to pole. Skosimy sobie to pole. I wejść. Masz ten dodatek, ten stary mefy, ten co na głównym jest w farmingu? Nie, a co? Tam jest taki fajny kombajn, ostatni doszedł. Serio? Jest taki dodatek? Dzięki za rajda, chłopaki. Dzięki. W tym taki dodatku, co jest, jest MF, taki jak Mickey ma i te inne takie mody. Serio? No, w farmingu jest taki. Mafia dzierżgowa, dzięki za rajda, dzięki. Paczka modów. Tu ten, co sobie tym musiał pobrać? Tam się dodali ostatnio MF-a, muszę go też pobrać, bo fajny. No właśnie ostatnio szukałem takich MF-ów jak mam mniej więcej Miki, ale Konrad, dzięki za suba. Ale no nie znalazłem nigdzie. A jest na podchabie nawet. Ty, co to przeleciało? Bocian, o kurwa ty. Mewa była, biała Bartek mewa. K, dzięki za suba. Nie, bo ja tak patrzę tak nagle na tym. Takie duże coś leciało, bo wiesz, cień padał, nie? Mówię, o kurde, co to przeleciało ty. No Cilu ma rację, kuzyn miał Identico Combine jak ten MF, tylko dronik Igborga. Ale został sobie header, bo case, bo tamten nie jest duży. Dzięki kozak za suba. Ale mi nie o tego akurat chodzi, o silu MFA, o takiej z tej paczki. Ej, wróć. Jak to dzik. To pole nie należy Co do. tu dwa kombajny są? No Tam ta, bo patrz. kupiłem ten jeden, a zapomniałem, że trzeba pole tutaj kupywać, bo są wieżak, nie ten. O, i Patryk, możesz zmienić, że tam jakieś niektóre pola niech już będą wieżak, początkowo, nie? Bo jednak te pole na przykład kosztuje 77 tysięcy, no to trochę dużo jakby na start, nie? To może nie jest jakieś tam najmniejsze pole, ale no to mimo wszystko, nie? Tam ze 3-4 pola, wiesz, daj jakby nie tak ten. Ja tu mam już serię zacząć iść. No, widzisz. Oj, dobiłem do drzewa. Oj, drzewa są kolizyjne. Bardzo dobrze, bo teraz jak widzę, że robią jakieś mapy, to te drzewa wszystkie są bez kolizji, że można sobie przez nie przejeżdżać, jak wiecie. To może, nie wiem. Ja nie ogarniam. No. Ty, wczoraj u Kuby jak było 100 osób, podałem snapa, nie? Od razu 10 osób mnie dodało, nie? Jezus. A ja to mojego nie podaję. Dobra, jeszcze tu mamy 25 minut na to, a mamy już 1/4 pola zrobioną według tego, co tutaj pisze. Dobra, sobie przekosimy to szybko i.
Potem będzie prasowanie, bo chcę właśnie sprawdzić, jak tu wygląda wszystkie, wiecie, te wszystkie rzeczy po kolei. O, Łosio, siema, dawno cię nie było u mnie. O, Wczoraj Łosio, ale... widziałem u Kuby chyba, że wczoraj byłeś, przez chwilę jak było ten mapę dodawali. Łosio, siema, co ci tu? Właśnie ksiu, daj snapa. Czekaj. O, Odsuwam mikrofon, siema bo uderzyłem Adrian, rokietą. siema Kamil. Nie no, spoko, tam się trzymaj. To jest mój snap, jakby coś, Silu. I tam wszystkich nowe osoby na streamie, na moim kanale. No, cześć. Zapraszam do zostawienia subskrypcji. Jeszcze zostało 120 subskrypcji i będzie ładnie. Będzie 4000. O, BGStek, o właśnie. O nim też wczoraj mówiłem, że całe 7 dni już mnie subskrybuje. Bo akurat wczoraj jakoś sprawdzałem subskrypcję i patrzę, że ten BGStek jakoś mi się tak skojarzyło właśnie tutaj z kolegą. A no widzisz, Łosiu, pamiętam. No, po live sobie, albo w sumie teraz sobie zobaczę, co tam na snapie słychać, to od razu cię przyjmę. Dobra, jak to tutaj wygląda? Jeszcze mnie Silu nie dodałeś, ty. Z bereźniku, ty. 13 osób oglądających. No i fajnie, mi się to podoba. Taka pogoda, że chyba też się robi live na później. Po No, obiedzie. mnie po południu nie ma, także... Ja po obiedzie jakoś zrobię. Dobijemy... Pola na bizona rekorda bez zajebiste. No ta, no. Dobijemy ludzie 50 łapek. No właśnie, 43 łapki w górę. Zapraszam. Silu, masz sprawdzić FB. Silu, tak Kurde, napisał. akurat teraz gram w Rocket Match, to za chwilę, dobra. Film napisał, czy to? Silu, no. Dobra. Cześć, bo się loguje na... A, no okej, Silu, spoko, spoko. Bo wiesz, jak potem mnie 10 tysięcy ludzi zaprasza, co ich nie znam. Oj, sorry. To wiesz, jak to jest. Wieś tam linkiem zarzuć, bo nie ma na czym grać. A no to jest Łosio, jeszcze mapa nie wydana, nie? Także Osioł, jaki? póki co. O, Kubi jest, siema. O kurde, Osioł. ty w błocie się tu zatopił. O kurwa, jebaniutki. Ty, nawet nie wiedziałem, bo się nie było widać nawet tego. Dobra, zaproszenie wysłane, tak? No dobra, to wchodzę na snapa. Co to za mapka? Pisze w opisie, Adrian. Warto czasem przeczytać. W tytule, no. Nie uć ojca dzieci robić, dobra. Silu. O, dobrze, Silu, że masz ten. Że masz Silu nazwę, bo inaczej to bym musiał zmieniać. Bo jak ten, bo jak niektórzy robią jakieś niki, to ja nie wiem, kto to jest potem, nie? To ja sobie wolę zmienić na taką ksywkę, jaką po tej osobie znam, nie? Sobie przejdziemy. Ja bym tak Rocket League nagrać. No Ja nie. bym lubki był. No. Ja to bym streamował Rocketa, jakby miał leśny internet, ale nie mam. Dziesięciu oglądających. 48 opek w górę. No widzicie, potraficie. Jeszcze dwie i będzie 50. Kombajnie stój, elo ludzie. O, Patol, siema, siema. Witam. Patola też kojarzę. A to widzę, że już stali moi tutaj widzowie na live'ach. I nie tylko, bo z tego co kojarzę, to niektórzy też tam pod komentarzami, pod jakimiś odcinkami się odzywają, także...
Cisiu, a sypnąłbyś modem? Jaki Cisiu, ja? Czy co? O co chodzi? No. O, Silu już mi tu snapa wysyła. Ja się boję. Zobaczmy. Elo, her. Wysłał mi zdjęcie tego, mojego live'a, ty. To jest agent. No. A Patryk, jaki modem ty? Aha, Może na czacie dobra. chyba. Ty, ja nie szczaiłem, o co chodzi, ty. Czekaj. Muszę wyjść na chwilę i tutaj dać. Dodaj modera, bo na telefonie nie mam takiej możliwości. Ja tu dotarłem dzięki temu, że pokazałeś swoją facjatę u Mikiego. Ty, ale już wcześniej swoją facjatę pokazywałem. Pokazywałem na przykład, jak byliśmy na targach w Kielcach z Kaczym. No, ale no to. No widzisz, Łosiu, masz. No. W ogóle to teraz się kapłem, że w złą stronę jechałem, nie? Bo miałem rurę do środka, a nie na zewnątrz. Ale no nieważne. O, ty bereźniku. Zrobiłem ci Tak, tak czwarte pola ponad i wiesz, jak dopiero mi się przypomniało. No. No ludzie, jeszcze tylko kurde jedna opeczka, no widzisz. Łosiu. Osioł. Łosiu. Osioł. Co ty, Patryk, masz jeszcze za mody? O, kluczyk jest, mogę naprawiać To mody. na bez Ale mi chodzi oprócz map samych, nie? Co tam jeszcze ma? No i jeszcze raz przypominam, że o 14 dzisiaj. Łosio, osio, łosoś, jest, a jest tego. No jest. Dzisiaj o godzinie 14:00 u mnie, jak i u Chilla na kanale. Bobrowniki V2, trzeci odcinek. Zapraszam bardzo taki serdecznie. spoiler, siano kosty tu i tu. Tak. Weźmie to na raz, czy nie weźmie? Powinien wziąć. Oj, no i koniec. Dzięki, spisałeś się na piątkę. Pomóż chłopu. O, teraz gnój będziemy rozrzucać. No to nie jest już za tym jarze. Dobra. To jest jaki fent? 716. Wejdź na Facebooka. Szkoda, że ta prasa zginie, ten słoma zniknęła. Bo tak to wiecie. Silu znowu mi tu snapa wysłał. O, Silu czy Chili? Silu. Dobra, rozlewajmy gnój. Którego bierzesz? O Jezus. No nie wiem. Nie wiem, którego silu biorę. O Jezus, tu jakie błoto, ty. O Jezus, ty. Mówiłeś, że o 14 coś będzie? Miki o 14 traci dziewictwo? O Jezu. O Jezus. Ten co wymyślił, ty. Mamy 50 łapeczek, a nawet nie wiem, nie ten. Nie zerkałem. To jest. No to nieźle. O kurde, ty, ale ty błoto nawalone, ty.
Patrick, ten dodatkowo z tym, z mapą powinieneś hole wygrywać. Jak ty tyle tego nawaliłeś tutaj, ja ciebie proszę. Dojebał, no dojebał. Kurde, jak ja bym chciał mieć tak po 30 osób na live'ie, po 50, i hopie, to by się dopiero działo. Człowieku. A Wtedy. jest, jak zaczynałem, to jak no tam może 2 miesiące, jak tak zacząłem, to miałem właśnie 70, 80, 60, to fajnie było. Nie, Patryk, to jak to jest mało bota, to ja nie chcę, żeby było więcej bota. Połączę brika, ale i nie tylko, i też i po błocie. No, bo pamiętam, jak miałem wtedy te 30 osób, co wbiłem te 3000, to kurde, fajnie tak było. No. Albo jak miałem 300. To tylko jak był ten live charytatywny. No, ja też muszę zrobić jakiś live charytatywny. Może w sumie w tym tygodniu bym sobie ogarnął coś. Bym po prostu wziął, na tej stronie pomagamy, co jest. Znalazł jakąś osobę, która potrzebowałaby pieniędzy. Daj snapa. I tak nie dodam na snapa, bo no. Jak ty mnie dodasz na snapa, to będziesz mógł moje My Story widzieć tylko, nie? Także, ale jak chcesz, no to w sumie czekajcie. Napiszę wam na czacie, jak będziecie chcieli, to. A, no właśnie, Silu już napisał, dobra. Ja i tak nie Nie będę. pytał się, czy masz. Ja i tak nie będę dodawać, bo mówię, no. Więc ja nie lubię mieć dużo rzeczy, także. O, skończone, dobra. ZW, Patryk. Okej, ZW. Nie no, Cylu, mogłeś zostawić. Dobra, co my tu mamy dalej do zrobienia? A, kultywacja. No, raczej. No to ten, możesz sobie podesłać linka do ten, do siebie na ten, na czacie, jak chcesz. Dobra, pług obrotowy. Fend 716. I nakurwiamy. Czekajcie, tylko na drugą stronę sobie pług trzeba obrócić. O, to dopiero będzie zadanie, ty. Przez takie błoto. Dobra, jak wygląda gleba po orce? No, taka podstawowa chyba. Mowa nie ma innej w 17 na razie. Orki. Orki z Majorki. O Jezus, te błoto to masakra. Pozna. To dawaj, to popatrzę. No. Zapraszamy na stronę, na fanpage'a do Patryka. To jest autor właśnie mapy, na której gram, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Dokładnie. No nie, samo ja strzeliłem. No to jak masz mnie na snapie, no to widzisz. Nie się boję, to się bawić, no właśnie. Dobra, to Patryk ZW, to wróci tam za chwilę. Okej, Łosiu. Dzięki, no to ten. U nas o 14 też będzie odcinek, to Łosiu możesz wpaść na live, a raczej na YouTube i zobaczyć u mnie, czy tam uchila. Dokładnie. No, dzięki Zapraszamy. za ten. Również pozdrawiam, na razie, do następnego, Łosiu. O, Magda, siema, Magda, cześć. Cześć, Robert, cześć. Witam wszystkich nowych widzów. Orki z Majorki. Jak to Magda wbiła? No widzisz. Wbiła Magda, wbiła. Wczoraj mi gościu mówił odjazd, co tam mam na motocyklu, że ten. O Jezus, o Jezus, o Jezus, czekaj, bo się kopie. Ty, pa, pa, przejechał. O skurwysyn. Ludzie, Ojojoj. nie ma ktoś Rocket League'a, bo nie mam z kim grać. O, no i ten, i Chillu, słuchaj. Wczoraj mi gość mówi, że jakby się coś zwolniło dzisiaj, No. że ten. Że. No jak się nazywa? A, że jak mu jakiś tam gościu wypadnie, to dzisiaj pojeździmy. No, tylko co z tego, że od rana cały czas pada, nie? No, na pewno na motocyklu, ty.
Czekaj, u Mikiego mówiłeś nazwę, teraz przypomnę sobie. No tak, jak był live, to pamiętam. Kurde, u Mikiego live był 500 osób i Miki zaczął pływać w Wubinie, nie? Mówi, że No. w Pszenicy by tego nie zrobił, ale w Wubinie tak. Patol A co to za krzywozaraś, nie różnica? będzie chlać. No właśnie, co z tego, że potem będzie gryzły jak skurwysy, ty. Krzywozaraś. No hopie, ja to jestem taki normalnie rolnik podstawowy, że wiesz, że proszę się mnie tu nie czepiać. Mógł w jęczmieniu popływać. No, o. No dopiero by go koliło. No. Silu, no hej, hej, cecha. O Jezus, zboczył z trasy nawet. No, tak to jest, jak się czyta czat i nie patrzy się. 53 łapki w górę, dzięki za wszystkie. Ile my mamy? O, 40 minut, o, to. Krzywo zaraz. Jeżeli byście chcieli zobaczyć moją facjatę na live'ach, zapraszam do zostawienia donate'ika. Macie cel na piwku, również ile już nazbieraliśmy. A jaką kupujesz kamerkę? A nie wiem, kupię jakąś. No za 100 zł, czy tam za 150 kupię jakąś taką. Logitecha. G. Nie. Model C920 jakoś tak. No, coś takiego było, wiem, no. A to ona chyba kosztuje. No. No to tam chyba powyżej 200 zł. O, Case Team. Spinka Team przyszedł, siema. Siema, Case Team. No. Na Fenda to było go stać, ale na GPS-a to już nie. A no widzisz, no. W leasing wziąłem, jako na Rzesiu. Pamiętasz, wszyscy pisali witaj snap i pisałeś i pisali koguta uje. No, ty Cili, ty byłeś wtedy, co ten koguta niby ujebałem. Raczej nie ja, tylko kombajnista. Nie. Bo ten Miki wziął i ściągnął koguta z tego z Maseja, no nie? No. Żeby rurą nie zahaczył kombajn, bo już miał ją wystawioną, to nie będzie specjalnie składać na te dwie No, no sekundy, no to nie? widziałem jeszcze. No, i potem Wiki mi podał tego koguta, ale ja go złapałem tak od góry i on się rozpołowił. W sensie ta pomarańczowe też kiełko odłączyło się Aha, od to tej wiem. podstawy, nie? I wszyscy, o, kombajnista ujebał koguta. I wszyscy tam beka, że ten, że koguta ujebali, nie? Orki. Orki z Majorki. W sumie ten, bo myślałem, żeby kupić ostatnio drugi monitor, ale jak moja siostra, oj, sorry, jak moja siostra kupi laptopa, to ja będę po niej mieć tego netbooka, to na netbooku będę mieć podgląd na czat i tak dalej. W ogóle nie o to No chodzi, ja mam notebooka, a nie używam go. żeby ten czat mieć podgląd, bo to naprawdę tak sobie postawię przed monitorem głównym, że tak powiem, netbooka, zobaczę, co tam piszecie i tak dalej. Ja mam notebooka, ale go nie używam w ogóle, kurde. Nie wiem dlaczego. A, no widzisz, żeś. Ja da się jakoś podłączyć notebooka jako drugi monitor? No nie wiem, w sumie właśnie też żem się nad tym zastanawiał, ale czy tak się da, to nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. No, no już prawie połowę pola tutaj mamy. Ładnie nam to w miarę sprawnie idzie. Orki, orki z Majorki. Kurde, live miał być do 12 z Zetorów. Już jest po 12 i na ten testowanie mapy. Cześć Macki, mapa to jest jaskółkowa. Czekaj, jak ona się w końcu nazywa? Jaskółka. Jaskółka, o. Jaskółka V1, wersja beta, jeszcze mapa jest niewydana. Jaskółka, bo jaskółka, nie wiem. Ale. Jaskółka chyba. I z roboty dzwonili do ciebie. No tak, dzwonili wtedy do mnie z roboty. No i kolby. Tak, kolby pamiętne.
Klapki Mikiego, no. Ludzie mieli polewę z klapek Mikiego, bo wchodził na przyczepę i się na live'ie było widać te klapki. Beka była. Orki. Orki z Majorki. Oj, no i tak to właśnie to wszystko wygląda, no. Prawie pół pola już jest. Jak to tu wygląda, mniej więcej. A ja spadam nagrywać Elo. A co, Kai Steam, będziesz nagrywał? Znowu coś? Znowu jak Karygasom robi, a ty siedzisz w domu? SIL U202 wpłacił 3,0 gocha 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 Gocha, gocha gocha, gocha! gocha gocha O Jezus, ty! Dostałem donate'a gocha, 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 gocha. O, jak... Kogo? O, to jest Sila chyba. Bo tak, Silu. Dzięki Silu za 3 złote. Gocha, gocha, gocha. Ja po prostu marzyłem. Cztery leksjony na polu buszujące w łanach pszenicy o zimę. Kejstim, ty to chyba z polskiego to jednak dobry byłeś. Chyba dwa miałeś z tego polskiego. No, Silo, dzięki. Jezu, ja marzyłem po prostu, żeby dostać donata o nazwie Gocha, 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 nie? Masz Iwonę, czy nie? Tak, mam. Dzięki, Silo, dzięki. Jeszcze brakuje tylko tego. Good, good. Jest, Bo słuchaj. thank you. O, thank you. Powiedz tak, no. Thank you. Ciekawe, jakby to ta Iwona przeczytała, nie? Oj. Jak Miki na przyczepie wchodzi jak jego seksowny twerk. No, Jezus, ten co twerkował na tym. Przez tego donata to aż zjechałem z trasy, widzicie? Czwórkę. Nie, czwórkę. No widzę, Kejstin, że właśnie czwórkę mieć. Jak ty tak ładnie ten... Pewnie pospinałeś się do babki, ona się spięła normalnie, jak wiesz, jak plandeka na żuku i musiała ci dać czwórkę, nie? Dzięki, Silu, jeszcze raz. Kocha go. Jezus, nie, to jest po prostu najlepszy donate, jaki można dostać, nie? Jak ja na Facebooku mam polubioną jakąś tam stronę piłkarską, to nawet na tej stronie już piszą gocha, 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 3 złote, nie? Jezus, i wiesz, ludzie nie wiedzą niektórzy o co chodzi, nie? Także gocha to już jest znana, nie? No normalnie. Dobra, to leć, Casey, nagrywać potem twoje wypociny, pokaż na YouTubie, gościu. A dzwoni, że to obiad jest. O, 65 zł, jeszcze 35 zł i będzie do ten na kamerkę, także wiecie ludzie co robić. Dobra, lecę wieczorem może na te. No dobra, spinka, to dawaj, dawaj. Już mam problem, jak włączyć FS7, to czytuje mi się i wczytuje nic. Prawdopodobnie któreś mody ci gryzą, tak jak ja tutaj miałem wcześniej. Chciałem na moich starych modach, raczej moich starych, moich drugich modach wejść na tą mapę i się nie dało, musiałem wszystkie wyłączyć. Zostawiłem tylko takie, wiesz, speed player, manual, team fast forward, player, kamera, takie rzeczy i dopiero zaczęła działać ta mapka, także... Wyrzuć komputer przez okno i będzie działać. witam wszystkich. Jezus, trochę zboczyłem znowu strat. 17 osób. O kurde, widzę, że się ludzie zbierają chyba. Z boku, to zobaczysz. Co jest kurwa, raz, dwa, trzy. Ej, no dałem donate i nic się wyświetliło, co jest? I się na chwilę wyświetlił, co jest? Ty, no nie wiem, powiem ci, że nawet Iwona mi nie przeczytała. Siema Krzysztof, Mateusz Orwat, siema, siema. Ale ten, w pasku pokazuje zadań, tylko 4 złote, czyli musisz chyba złotówkę wpłacić, tak? W takim razie to by na to wychodziło. Bo wcześniej było 3 złote, teraz złotówka. Tak, Silu, jest, widać. Czyli mówisz, żeby wywalić mody z FS-a i się włączy. No tak, spróbuj wywalić wszystkie mody. Daj samą mapkę i ten, i zobacz, czy się włączy. Jak tak, czyli znaczy, że jakieś mody po prostu ze sobą gryzły się, nie?
Nie. Chillu, co ty robiłeś? Nie wyświetliło tego. No tak, właśnie widziałem, że coś migło, tylko nie wiedziałem, czy to po prostu buforowanie filmiku, czy nie. Ale widzisz, pokazujesz się, że 51 groszy. I w tym pasku na dole też cię widać. No. O, dziękuję. No, nie ma za co. Jak będziesz miał dalej problem, to wejdź jeszcze, to ci jakoś spróbuję pomóc. Zobaczymy. Silą, wiesz, zawsze możesz jeszcze raz dać, nie? Nie no, żartuję. Donaty są przecież, nie są pod przymusem, tylko z własnej woli, więc... No i było 17 osób, już jest 9 osób, no. Tak to jest na tym YouTubie, niestety. Tak samo Iwona zmęczona. No zmęczyła się po prostu. Taki natłok ma donate'ów, że się zmęczyła. No. Dobra, sobie tu doramy do prostego, bo ja widzicie, jak zboczyłem z trasy. Doramy sobie do prostego, dojadę do końca pola. O to właśnie mi chodziło. A jeszcze się nieraz posypię do nit. Nie, no nie zmuszam oczywiście. To jest tylko, wiecie, wasza dobra wola. Jesteś ilu? W różnych terminach chodzi. No wiadomo, po 10, nie? Jak wypłata będzie. No. Kocha działa cuda. Oj, no i tak to tutaj wygląda na tej naszej wsi. No się tam z powrotem i chyba pole będzie gotowe. Jezus. Idę na obiad. Ale się tutaj można zakopać. Ona chyba do końca pola nie dojdziemy i się skończy zadanie. Tak coś mi się wydaje. No. Chyba tak będzie. No jednak jeszcze nie. Widzicie, już jest koniec, dobra. Oj. 6 oglądających spadło oczywiście, wszystko. Dzięki, dzięki tutaj. Dobra. Co tutaj dalej można zrobić? Pewnie... A, talerzówka. No dobra. Atakujemy talerzówką.
Ja jestem dalej. Ja tu nadal jestem. No widzę. Jak mrognisty, jak z tym z tą mapą? Udało ci się, czy dalej to samo? A, tylko mod biorę i zobaczę, czy działa. No to posprawdzaj tam sobie i daj znać, czy ci się udało, czy nie. Spróbuję tak przez środek pola przejechać. Patryk, to chyba jeszcze ze dwu jest. Psichu, jesteś zajebisty, dzięki. Dobra, teraz się tędy przejdziemy. I potem jakoś to ogarniemy. Dzięki za poradę, działa. No widzisz, to teraz po prostu musisz po kolei mody testować. Po prostu rzucaj sobie po kolei każdy mod, chyba tak będzie najlepiej. I będziesz wiedział, który ci to wszystko skraszował, nie? No albo po prostu zmień mody wszystkie, no jeśli coś takiego. No Patryk mówi, że na Z2 idzie, no ale jeszcze nie widziałem, żeby się odzywał, czyli chyba raczej jeszcze nie wrócił, no. Jak mi się coś kojarzy, że tak mówił, że idzie. Dobra. Tutaj przejdźmy. Nawet powiem wam, że prosto mi ten pasek na środku wyszedł. I chyba w miarę na środku nawet. No. Nieźle. Dziwnie. No tak, mrognisty, najlepiej jest sobie zrobić tak, że na przykład masz mody, nie wiem, na jednej mapie i te mody sobie spakować z tą mapą do folderu i nazwać, na przykład, nie wiem, jak gramy na mapie, nie wiem, Lubelszczyzna, daję sobie nazwę folderu Lubelszczyzna i tam sobie wszystkie mody do tej gry przerzucasz i po prostu potem tylko przerzucasz, kopiujesz z tego folderu, dajesz do folderu moc i tak dalej, sobie przerzucasz z jednego sezonu na drugi, bo tak naprawdę jest o wiele lepiej. Na przykład taki mądry Kaczy Gaming wziął, miał 700 plików ponad w tej właśnie mocach i jemu się to wszystko usunęło. No i weź tu teraz, pobieraj 700 modów. Pamiętasz, które to są? Lepiej stracić na przykład 30 czy 40 modów niż 700, nie? Mimo wszystko. No, a zwłaszcza, no właśnie, jak jest kilka mapek, na przykład, no wystarczy, że chyba kilka mapek jest w jednym folderze i one już się mogą gryźć, nie? Także wiesz, różnie to bywa. No ja tak mam, no ja mam kilka takich folderów porobionych, ja mam po prostu seriami, nie? Seria z Chillem, seria z Minkim, seria z Kaczym i tak dalej, nie? Tak to u mnie przynajmniej wygląda. Ale ty sobie zrób tak, żeby było ci tobie wygodniej, nie? No ja mówię tylko taką radę, bo mi się jeszcze nigdy nic nie stało, żeby mi się mody same pousuwały czy coś, nie? No mam 604, no właśnie, no a Kaczy miał jakoś 700 czy 800, z tego co pamiętam. Mówił i mu się wszystko usunęło i to pobiera chyba ze 2 dni. Jak nie więcej. No. Siema Kacper, Pulciński, siemka.
Tak, do pierwszej tego live'a maksymalnie będę robić, bo potem wychodzę, także... No, tak jest najlepiej mrocznicy sobie zrobić, bo wygodniej. Gdzie wyruszam? Jadę do dziewczyny. Idziemy na zakupy jakieś tam. Coś się tam chcę kupywać. Jeszcze obiad muszę zjeść i tak dalej. Jak było mi kiedy? Bardzo fajnie. Za rok też jadę. Jeśli będzie taka możliwość, to jak najbardziej jadę. Zwłaszcza, że za rok już Miki ma mieć swój kombajn, także będzie troszeczkę więcej roboty, bo tak to w sumie czekaliśmy tylko na polu i czekaliśmy na ten kombajn, a tak to coś będzie zawsze tam trzeba będzie porobić, nie? No i się zakopał. O Jezus. No to nieźle się kopie. Kombajn będzie miał. Kupuję kombajn nowy. Znaczy nowy. No kupuję po prostu kombajn, nie do siebie. Nie na usługi teraz będzie. Znaczy nie będzie brał to sąsiada, żeby mu mucił, tylko sam po prostu będzie sobie mucił, nie? Wygodnie, bo kiedy chcesz to sobie wjedziesz w pole już, nie? A tak to czekać. Ona ma z 50 na sręć. No właśnie, no. Ale przynajmniej na przykład kojarzysz czy coś, mody z jakiej mapy są akurat, z jakiej serii, no to wiesz. No, tak do 13 ten live, potem z chillem nagramy sobie filmik, potem obiad i jadę, także plan jest dobry. No, a tutaj wiesz, jak gościu ten mówił, że będzie o 8 przyjechał o 11, zanim kombajn zrobił, poprzestawiał i tak dalej, zanim to wszystko minęło, to wiesz, zanim wjechał w pole, była pierwsza czy tam druga, a tak to o 10 wiesz, jesteś se, wstajesz se o 8, śniadanko. No, widzisz, zjesz się śniadankę, ogarniesz się, idziesz na kombajn, zaczynasz i tyle, nie? Co mi tu Magda za jakąś ikonkę dziwną wysłała, której oczywiście na telefonie nie da się odczytać. To jeszcze za 6 tu zdążymy troszeczkę. Tylko pewnie jak zasieje, to nie będzie można potem przerwać, nie? No, zobaczymy. Albo tata od Mikio będzie na kombajnie czy coś. No nie wiem, zobaczymy. Stopkowo V4. No tak, stopkowo już wczoraj o północy. Byłem na live, także wiem kiedy dokładnie, o której. Także taka morda do góry nogami. Aha, okej. Okay. No na telefonie jej nie odczytuję, Magda, także no. Niestety. No ładnie nam nawet wyszło to pole.
Magda, susali na ty morty. No ja tam nie wiem. Czekajcie, jak wsiadę ten pas. Oj, stop, 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 stop. Czekajcie, jak wsiadę ten pasek, to. To już mi zaliczy to zadanie? A, powinno. O, widzicie. Gdzieś. O, kurde, tyle pieniędzy. Dobra, i teraz podniesienie, nie? Dobra, ale ja nie będę zaczynał tutaj siania, bo nie zdążę. A tutaj co jest do zrobienia? Gnój tylko. No to szybko rozwieziemy. Jeszcze sobie ten gnój. Te piątka to jest, nie? No. Silo dobrze mówi. Polish Farm, dzięki za suba. Just subscribed. 8 minut mam na to, serio? Jezus, prawie to jednym ciągiem można przerobić, nie? Zobaczcie, jak te kółko szybko u góry leci, ty. Zobacz to. Lelo Kajber, siema, dzień dobry, witam serdecznie. Wystarczyło tam na noc przejechać i gotowe. No, i tyle w temacie. O Jezus, 5000 dostałem, 6 prawie. Dobra, co tu jeszcze byśmy mogli? Pewnie będzie orka, nie? Orki. Orki z majorki. Co by tu jeszcze zrobić? Macie jakiś pomysł? Tutaj też pewnie gnój, nie? No, też gnój. Tutaj co tutaj? Tutaj też gnój. Jak się gra na tej. Bardzo fajnie, bardzo fajna mapka, podoba mi się. Tutaj też gnój, wszędzie ten gnój. Tutaj też gnój pewnie. Tu pewnie jakieś sianie będzie. Tu też pewnie gnój. Siema tajemnicie, siemka, witam. Witam serdecznie. Pierwszy raz chyba u mnie, tak? Bo jakoś nie kojarzę, żeby ktoś taki był. Aktualnie nie ma żadnej misji. Tu. A tu zaoranie, bo uschło. Buroki uschły. Co by tu jeszcze zrobić? Nie no, chyba. Po prostu chyba skończymy live'a i tyle no. Dobra, to ja sobie wyjdę. A sobie zapiszę, może się coś jeszcze na live'ie jakimś porobi kiedyś. Jest live jeszcze? No, ale już będę kończyć, wiesz, bo już skończyłem tam robotę. Już jest przed 13, także. Siu, gdzie jest rok? Jaki rok? Jaki rok? O jaki rok ci chodzi? Orkalon. Nie, no rok zwykły. A, the end rok. A tu, o hopie ty, to ostatni raz o niego rok temu jakiś słyszałem właśnie. Gdzie jest rok? 60 łapeczek, no i fajnie. No ja też się cieszę. Czekajcie, gdzie my tu mamy wszystko, podgląd. No. Fajnie to wyszło. No, szkoda, że koniec. No, następny w przyszłym tygodniu jakoś będę robić, będę mieć trochę więcej czasu. Ja co zrobiliście koło trzeciej chyba. No, no teraz byśmy nagrali ten odcinek na Bobrowniki i ten i potem obiad i potem będę jechać, nie? Ano. No, także no Miki dał snapa z Mazur właśnie. Dobra, no to co? Do następnego. Dzięki za dzisiaj. Dzięki wszystkim, którzy byli. Dzięki Silu za gohe, gohe, gohe. Dzięki za suby, za łapki. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hello.